Wpływ wejścia w życie ustawy o prawach konsumenta na obowiązki przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Prosimy o prezentację. Dzień dobry. Michał Latuszewski z Kancelarii Clarke w skrócie, bo to zawsze jest problem, że wiele nazwisk dookoła. Natomiast cieszę się z tego wykrzyknika, ale chciałbym, żeby Państwo podeszli do tego tematu również w ten sam sposób. Państwo są operatorami telekomunikacyjnymi, dostawcami usług, mają Państwo rygorystyczne przepisy z tym związane, no i handlują Państwo z konsumentami. Państwa abonenci to na ogół osoby fizyczne, które na ogół dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą zamawiają Państwa usługi, chcą po prostu obejrzeć telewizję albo po prostu skorzystać z internetu. Za chwileczkę powiem o pewnych niuansach, natomiast to, co zafundował nam ustawodawca, a dokładnie Państwu, czyli 25 grudnia i zmiana przepisów, to implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego, która, zwracam uwagę, co widać, miała wejść 13 czerwca 2014 roku. No nie weszła w terminie. Podejrzewam, że może być z tego tytułu jakaś kara ze strony komisji. Natomiast wchodzi 25 grudnia. Taki prezent pod choinkę. Jest to jedna z najistotniejszych zmian kodeksu cywilnego od lat 90. Ta ustawa, która wchodzi w życie, de facto powoduje, że tracą moc dwie inne ustawy, które dotychczas były dość istotne. Ja przygotowałem się do Państwa, ponieważ są Państwo środowiskiem, które świadczy usługi telekomunikacyjne i to jest jakby główny temat mojej rozmowy. Natomiast wiem, że część z Państwa równolegle prowadzi handel w postaci sprzedaży, czy to internetowej, czy stacjonarnej. Proszę brać pod uwagę to, że również przepisy tej ustawy, a może i w szczególności, dotyczą tej działalności związanej ze sprzedawaniem towarów. Natomiast emanują one również na usługi telekomunikacyjne. Najistotniejsza informacja dla Państwa, już wczoraj pani mecenas Robaczewska wspominała o tym, ale chciałbym wrócić, bo może nie wszyscy byli, a to jest kluczowe. Wprowadzanie zmian do regulaminów, Państwo mają świadomość, każdorazowo wiąże się z koniecznością jakiegoś poinformowania abonenta. W tym wypadku wygląda to trochę inaczej, ponieważ od 25 grudnia wszystkie umowy, jakie Państwo będą zawierali ze swoimi klientami, abonentami, którzy są konsumentami, to będą zawierane na podstawie tych przepisów tej konkretnej ustawy i dlatego wzorce umowne muszą ulec zmianie. Natomiast ci abonenci, którzy dotychczas mieli zawarte z Państwem już umowy, tam się nic nie zmienia. Stosowane są te same ustawy. Mamy tutaj taki specyficzny sposób funkcjonowania ustawy, bo z jednej strony 25 grudnia tracą moc ustawy, które dotychczas obowiązywały, ale z drugiej strony, mimo że one już teoretycznie nie istnieją, to przepisy z tamtych ustaw będą nadal stosowane do tych umów, które były zawarte wcześniej. Po 25 grudnia trzeba podpisywać nowe umowy na nowych warunkach i będą stosowane już wtedy tylko i wyłącznie przepisy związane z tą nową ustawą o prawach konsumenta. Tu zwracam uwagę, że część z Państwa być może ma umowy na czas określony. Te umowy na czas określony kończą się po okresie, na który zostały zawarte, no albo trwają nadal w warunkach albo na czas nieokreślony, albo niektórzy z Państwa, o czym jeszcze za chwilę powiem, robią automatyczną prolongatę, kolejny czas określony. Nie ma wskazanego wprost, co z tymi umowami, które kończą się i będą jakby na nowo się przedłużają, albo dalej będą trwały już na czas nieokreślony. Powiem szczerze, że moim zdaniem powinni Państwo od momentu, kiedy taka umowa będzie zakończony okres na przykład dwuletni i będzie trwała nadal, powinni Państwo stosować już do nich nowe wzorce umowne. Natomiast poprzednia umowa nadal jest zawarta. W związku z tym albo podpisać z tym abonentem nowe warunki umowy fizycznie, tamta wygasła, podpisujemy nową, albo poinformować go o tym, że te usługi są świadczone na innych warunkach. Jeżeli chodzi o samą tą ustawę o prawach konsumenta, mam ograniczony czas, długą prezentację, w związku z tym będę starał się szybciej Państwu przeskakiwać niektóre z tych bloków. Ta ustawa, która jest wprowadzona implementacja dyrektywy, ta dyrektywa została wprowadzona po to, żeby w całej Europie wyrównać uprawnienia konsumenckie. I jej charakter jest specyficzny, ponieważ ona wprowadza harmonizację zupełną. To znaczy
ta dyrektywa powinna być stosowana przez kraje członkowskie i powinny być zrealizowane cele, które wynikają z tej dyrektywy. Nasz ustawodawca nie przepisał tej dyrektywy wprost. Dokonał różnych zmian. Ja osobiście po analizie tych przepisów uważam, że niektóre z tych zmian są albo niepełne, albo nie do końca zgodne z duchem samej dyrektywy. To, jak to prawo będzie rozwijało się później, jak będzie interpretowane i czy nie będą konieczne zmiany, to pokaże dopiero czas. Poprzednia ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, 3-4 lata mniej więcej sądy musiały się przyzwyczaić do tego, jak ją interpretować, jak stosować. Wcześniej wyroki bywały przeróżne. Dlaczego mówię o tym, o tej pełnej harmonizacji? Ponieważ pojawia się nowa, stara definicja konsumenta. W pierwotnym projekcie Rady Ministrów tej ustawy i mogą Państwo się spotkać nawet w internecie, jeżeli będą Państwo szukali jakichś informacji o tej ustawie, często nieprawidłowe, były zapisy, które mówiły o tym, że osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą, natomiast nabywa określony produkt, towar dla celów niezwiązanych wprost, bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą, jest również konsumentem. To jest model francuski, we Francji również przedsiębiorcy są konsumentami, no nie każdy zna się. Jeden najprostszy przykład, jakiś przedsiębiorca hoduje pieczarki i kupuje komputer. Z faktu, że hoduje pieczarki, nie można stwierdzić, że jest w stanie wiedzieć wszystko o komputerach i jest słabszą stroną stosunku sprzedaży albo innego stosunku prawnego. W związku z tym należałaby mu się ochrona. I sama dyrektywa w punkcie 17 preambuły wskazuje, że definicja konsumenta powinna obejmować osoby fizyczne działające w celach niezwiązanych z ich działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu. Jednakże w przypadku umów o podwójnym charakterze, gdy umowa zawierana jest w celach, które częściowo są związane z działalnością gospodarczą, handlową, a częściowo nie są z nią związane, a cel handlowy jest do tego stopnia ograniczony, że nie jest dominujący w ogólnym kontekście umowy, taka osoba również powinna być uznawana za konsumenta. Czyli sama dyrektywa wskazuje, że konsumentem również jest przedsiębiorca. Na przykład ja, prowadząc kancelarię, jakbym był przedsiębiorcą jednoosobowym, kupuję wędkę. Kupuję ją na fakturę, ale ta wędka do mojej działalności gospodarczej zupełnie nie jest potrzebna, nie wrzucam sobie tego wszystkiego w koszty, po prostu chciałem kupić na fakturę. Osobiście uważam, że w obecnej sytuacji ja jestem konsumentem, dlatego że nowa definicja konsumenta teoretycznie co do starej została zmieniona tylko i wyłącznie, że za konsumenta uważa się osobę fizyczną, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Wcześniej nie było wskazane, że tu chodzi o przedsiębiorcę. Natomiast zwracam uwagę na bezpośrednio. Skoro bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą i zawodową, to tam, gdzie jest pośrednio, już jest konsumentem. Dotychczas nie było podstaw do stwierdzania, że przedsiębiorca ma charakter konsumenta, mimo że wcześniej w poprzedniej ustawie również mówiono o bezpośredniości, dlatego że no nie było do czego się odnieść. A tu wprost odnosimy się do dyrektywy. Myślę, że sądy za jakiś czas będą tak robiły. No, zmiana jest kluczowa i ogromna, ponieważ jeżeli dotychczas było to dość proste. Była sobie osoba fizyczna, Jan Kowalski. Ten Jan Kowalski zamawiał usługę na przykład u państwa przez internet za pośrednictwem formularza. On miał uprawnienia do odstąpienia od umowy. Ale przez tego samego formularza korzystał przedsiębiorca Jan Kowalski, który po prostu wskazał, że jest firmą PHU z takim i takim NIP-em. On już od tej umowy odstąpić nie mógł. W chwili obecnej jest problem interpretacyjny. Te wszystkie... Dlaczego na to zwracam uwagę? Ponieważ ta zmiana z pierwotnego projektu do tego, co faktycznie wchodzi w życie, to zmiana spowodowana głównie przez środowiska biznesowe reprezentujące przedsiębiorców. Tylko moim zdaniem niepotrzebna zmiana, ze względu na to, że jest problem interpretacyjny. A wcześniej chociaż było wiadomo, że przedsiębiorca jednoosobowy, który jest osobą fizyczną i prowadzi działalność gospodarczą i zamawia umowę u innego przedsiębiorcy, zakupuje towar albo zawiera umowę u innego przedsiębiorcy dla celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, jest konsumentem. To tak zwracam uwagę, ponieważ uważam, że niedługo będą się te przepisy ponownie zmieniały. Komisja Europejska będzie wymagała od polskiego rządu, ażeby ta dyrektywa była implementowana w sposób prawidłowy, żeby ta harmonizacja miała charakter pełny. W związku z tym, strasząc karami, proszę się spodziewać kolejnych zmian. To tak tylko przewiduję.
Czytając ustawę, są wyłączenia od jej stosowania. I tam pojawia się podmiot z państwa branży, czyli dostawca usług telekomunikacyjnych określony w prawie telekomunikacyjnym. Ale tylko i wyłącznie ustawa jest wyłączona i nie obowiązuje, jeżeli taki przedsiębiorca udostępnia aparat telefoniczny publiczny. Czyli po prostu idziemy sobie, jeżeli jeszcze gdzieś znajdują się tego typu aparaty, kupujemy kartę i rozmawiamy z budki telefonicznej. Wówczas nie stosuje się przepisów tej ustawy. Natomiast do państwa, którzy świadczą usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu, telewizję cyfrową, telefony różnego rodzaju, pełne zastosowanie ma ta konkretna ustawa. Umowa o świadczeniu usług telekomunikacyjnych zgodnie z samym brzmieniem wynikającym z prawa telekomunikacyjnego to obowiązek każdego operatora. Umowa musi mieć charakter albo pisemny, albo elektroniczny, który został wprowadzony po jakimś czasie. Brak umowy powoduje, że możemy mówić o niezamówionym świadczeniu. O tym za chwilę. Formy zawierania umów też są bardzo ważne z państwa perspektywy działalności gospodarczej. Dlatego, że umowę można zawrzeć trojako. Albo zawierana ona jest w lokalu przedsiębiorstwa, czyli standardowo podpisywana jest u państwa w siedzibie, albo w miejscu obsługi klientów, w jakimś wynajmowanym miejscu podpisywana jest umowa o świadczeniu usług telekomunikacyjnych. Z tym związane są określone obowiązki informacyjne, o których za chwilę. Natomiast możliwe jest również zawarcie umowy poprzez państwa przedstawicieli, którzy idą na spotkanie bezpośrednio do domu klienta. Wówczas mówimy o zawarciu umowy poza lokalem przedsiębiorstwa. Albo poprzez formularz elektroniczny udostępniony na państwa stronie internetowej. Wówczas mówimy o zawarciu umowy na odległość. Umowa zawierana w lokalu przedsiębiorstwa to taka umowa w miejscu, w którym faktycznie prowadzą państwo działalność gospodarczą. To nie jest jedno miejsce. Część z państwa może działać jako jednoosobowa działalność gospodarcza i może wskazać się jako siedzibę swój adres zamieszkania. Ale tam nie zawierają państwo umów, tylko mają w całkowicie innym miejscu jakiś adres głównego prowadzenia działalności gospodarczej. Tamto miejsce to jest miejsce, gdzie jest faktycznie zawierana umowa w lokalu przedsiębiorstwa. Część z państwa mogłaby wynajmować powierzchnię na przykład w centrum handlowym i tam mieć swoje stałe stoisko, w ramach którego również podpisują państwo umowy. To również jest lokal przedsiębiorstwa. Natomiast jeżeli państwo na przykład tutaj mieliby stoisko i w ramach tego stoiska chcieliby państwo podpisywać umowy ze swoimi klientami, to jest to incydentalne, w związku z tym niestałe i w związku z tym już tutaj podpisywana umowa przez państwa pracownika, nawet przez samego właściciela z konkretnym abonentem, to podpisanie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa. Przejdę do konkretnych obowiązków informacyjnych. Jest ich sporo, nie będę wymieniał ich wszystkich. Tu niestety muszą państwo już kontaktować się bezpośrednio z prawnikiem. Ja będę wskazywał tylko na kluczowe z państwa perspektywy obowiązki informacyjne. Ale co jest najważniejsze w tych obowiązkach informacyjnych? I tu już wiem, że prawnicy mogą się nawzajem ze sobą nie zgadzać, ale moment, kiedy te informacje muszą państwo przekazywać klientom. Momentem nie jest moment, kiedy umowa jest zawarta. Nie jest moment, kiedy jest podpisana ta umowa. Ustawa mówi o tym, żeby najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową, przedsiębiorca poinformował konsumenta o określonych w dalszych punktach kwestiach. Czyli nie w umowie pojawiają się tego typu informacje, tylko w dokumencie, moim zdaniem, który przed podpisaniem umowy klient będzie również musiał parafować, o czym też za chwilę. Powiedzmy tak, mają państwo swoją standardową umowę i do tej umowy dodawany jest nie załącznik, który jest wymieniony w treści umowy, tylko wcześniej podpisywany jest dokument, z którego wynikają te określone obowiązki informacyjne. Gdyby ustawodawca chciał wskazać, że te obowiązki informacyjne muszą być spełnione w chwili zawarcia umowy, to by to po prostu napisał. A skoro skorzystał z tak enigmatycznych stwierdzeń, że w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową, w tym momencie dzieje się to przed podpisaniem umowy. Wskazując na to, chciałbym też odnieść się do samej dyrektywy. Tak jak powiedziałem, tylko w ten sposób możemy tłumaczyć przepisy ustawy, odnosząc się do samej dyrektywy. Zgodnie z artykułem 5 ustęp 1 tej dyrektywy, przedsiębiorca ma wykonać ciążące na nim obowiązki przed związaniem konsumenta umową lub ofertą, to jest zawarciem umowy. Chwilą tą zatem będzie na przykład wyrażenie przez konsumenta oferty zawarcia umowy. Przychodzi do państwa klient i mówi: chciałbym z państwem zawrzeć umowę telekomunikacyjną. W
pierwszej kolejności, odpowiadając na to, państwo informują w ramach wybranej usługi, w ramach określonego miejsca, gdzie ta umowa jest zawierana, spełniają państwo obowiązki informacyjne. Klient to podpisuje, później przechodzą państwo do podpisania samej umowy. Dlaczego? Dlatego, że nałożony na przedsiębiorcę obowiązek informacyjny względem konsumenta ma na celu uzyskanie przez konsumenta informacji mogących mieć wpływ na podjęcie przez niego decyzji co do zawarcia umowy. I dlatego musi to nastąpić przed zawarciem umowy. Dlatego te zapisy nie wystarczy, że wpiszą państwo, nie wiem, do regulaminu. Zrobią państwo z tego konkretne paragrafy swojej umowy. To musi być oddzielny dokument, w którym tego typu informacje będą po kolei wymienione. Wracając do konkretnych informacji, które wynikają z sytuacji, gdzie zawierają państwo umowę w lokalu przedsiębiorstwa. Po pierwsze, muszą poinformować państwo w tym dokumencie o głównych cechach świadczenia tej usługi, którą państwo świadczą, z uwzględnieniem dokładnego jego przedmiotu, czyli informują państwo, że to jest to usługa telekomunikacyjna i jaki rodzaj jest tej usługi telekomunikacyjnej oraz wskazują państwo sposób porozumiewania się z konsumentem, czyli czy to porozumiewanie będzie odbywało się w formie elektronicznej, czy w formie pisemnej, czy w formie telefonicznej. Wówczas wskazują państwo również sposoby, jak z państwem się skontaktować, jak państwo się będą kontaktować z klientem w określonych kwestiach. Oczywiście swoje dane identyfikacyjne, ale dalej cena. I ta cena musi być wskazana łącznie. Co to oznacza? Jeżeli państwo mają umowę na czas nieokreślony na przykład, to muszą państwo wskazać łącznie wszystkie kwoty, które w określonym okresie rozliczeniowym przez państwa przyjętym konsument zobowiązany jest do zapłaty razem z podatkiem VAT albo z innymi obciążeniami. Musi to stanowić sumę tych opłat. Czyli jeżeli państwo biorą opłatę za aktywację, biorą opłatę w wysokości 50 zł, oprócz tego biorą państwo abonament 30 zł za internet, 40 zł za telewizję, bo powiedzmy, że to są dwa oddzielne pakiety, to w tym momencie mówimy o kwocie 100 zł, czy tam 120 zł i ta kwota powinna być wskazana w tym dokumencie, który jest przekazywany klientowi przed zawarciem umowy. Oczywiście pojawia się pytanie, no, ja mam informować klienta, zanim on podpisze ze mną umowę, on określa mi, co chce, żebym mu świadczył, no ale to ja mam mu dawać wszystkie informacje z cennika? Nie. Ten dokument powinien być tak przygotowany, żeby zawierał miejsca, które przez handlowca albo przez osobę, która będzie podpisywała tą umowę, będą wypełniane zgodnie z cennikiem. W tym miejscu powinny się pojawić wszystkie koszty, więc skoro państwo przewidują nie tylko koszt instalacji, nie tylko koszt opłaty za określone pakiety, ale na przykład koszt opłaty za minutę połączenia albo koszt opłaty za dostarczanie faktur, etc., etc., te koszty powinny być tutaj w tym dokumencie wymienione. Jeżeli nie będą wymienione, przejdziemy do tego później dalej, nie będzie można uzyskać tych płatności, a jeżeli się je pobierze, konsument będzie miał prawo do żądania ich zwrotu. Ma to wszystko chronić konsumenta. Państwu robi dodatkowe problemy. Tak naprawdę ta praktyka będzie się dopiero wytwarzać, ponieważ no, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, musimy wprowadzić te przepisy, ale praktyka sama pokaże, jak to będzie dokładnie wyglądało. Dodatkowe płatności, o których przed chwilą powiedziałem, to również konieczność uzyskania wyraźnej zgody konsumenta na ich poniesienie. Na poniesienie takich kosztów jak koszt na przykład doręczenia modemu, ponieważ umowa jest zawarta na odległość i państwo modem, router, jak cokolwiek będą wysyłali do klienta, wskazują państwo, że koszt doręczenia to kwota taka i taka i jest to obciąża to konsumenta. Jeżeli nie wskażą państwo, że konsument jest zobowiązany do zapłaty tej dodatkowej opłaty, również nie będą mogli państwo od niego dochodzić zapłaty takich należności, a będą musieli państwo świadczyć dla niego usługę. Czyli będą musieli się państwo rozliczyć albo z kurierem, albo zwrócić te pieniądze klientowi. Ta zgoda musi być wyraźna, klient musi być poinformowany w jasny i zrozumiały sposób o tych wszystkich okolicznościach. Czyli ten dokument, o którym teraz mówimy, nie może być sformułowany enigmatycznie, nie może być sformułowany w sposób niejasny, nie może być sformułowany albo stworzony w ten sposób, że jest nieczytelny dla klienta. Wszystko powinno się odbywać tak, żeby klient był prawidłowo poinformowany. Dlaczego to jest ważne? Bo to na państwu jako przedsiębiorcy telekomunikacyjnym ciąży obowiązek udowodnienia w przyszłości w ramach jakiegoś sporu sądowego albo w ramach kontroli, która odbywa się przez UKE, UOKiK, Inspekcję Handlową, że państwo te obowiązki spełnili. Czyli państwo muszą posiadać taki dokument albo, o czym za chwileczkę będę mówił,
odpowiednią procedurę sprzedażową i kolejność tej sprzedaży przy sprzedaży na przykład usługi przez na odległość za pośrednictwem formularza, ażeby móc wykazać, że to wszystko faktycznie zostało zrobione prawidłowo, zgodnie z ustawą. O konsekwencjach powiem trochę więcej niż wczoraj było. Te konsekwencje są przeróżne, głównie finansowe, ale również karne. Inne obowiązki informacyjne to między innymi sposób i termin spełnienia świadczenia, przewidziane przez prawo odpowiedzialność przedsiębiorcy za jakość świadczenia, treść usług i posprzedażowych i gwarancji, etc., etc. No, powoduje ta ilość obowiązków przy zwykłej sprzedaży, że już co najmniej jedna kartka papieru ekstra musi dojść do tego procesu sprzedaży i muszą Państwo ją podpisywać. Chciałem tutaj zwrócić uwagę na wzorzec konsumenta, jaki obowiązuje w Polsce i do jakiego Państwo muszą się przyzwyczaić. Konsument to nie jest, kolokwialnie mówiąc, święta krowa. On jest świadomy. On musi być wyedukowany, musi być krytyczny. To nie jest człowiek, który nie rozumie, czego czyta, co czyta. Tylko trzeba zakładać, że w Polsce my, obywatele, nie jesteśmy za bardzo wyedukowani prawnie. A w związku z tym musimy patrzeć na świadomość tego konsumenta z zakresu prawa właśnie przez ten pryzmat. W związku z tym informujmy go. Im więcej informacji mu damy, tym bardziej go uświadamiamy. Jak on je przeczyta, to nie będzie mógł w przyszłości mówić, że o czymś nie został poinformowany, w związku z tym stracił, musi zapłacić jakieś dodatkowe koszty, żąda od państwa zwrotu pieniędzy. Zrozumiałość udzielonych informacji to również prawidłowy podział i styl tej napisanej informacji. Ona powinna być napisana w taki sposób, żeby nie zamazywała istoty, która wynika z tego oświadczenia. Tu zwracam uwagę, wcześniej powiedziałem o niezamówionej usłudze telekomunikacyjnej, niezamówionej usłudze w ogóle. Zdarzały się sytuacje, że konsument mimo niepodpisanej umowy rozpoczynamy dla niego świadczenie usługi. Zdarza się rzadko, ale czasem się zdarza. I dotychczas można było spróbować, przez czynności faktyczne umowa się zawarła, później podpisujemy umowę w formie pisemnej, no i obciążać konsumenta tymi opłatami, które, no bo korzystał przecież z tej usługi. W chwili obecnej tak nie jest. W chwili obecnej nie możemy żądać od konsumenta zapłaty, a jeżeli na przykład zdarzyłoby się, że wysłaliśmy dekoder do klienta, który z nami nie zawarł umowy, to w tym momencie on nawet nie musi tego dekodera zwracać. W przyszłości zobaczymy, jak będzie, jak to wszystko się rozwinie i jakie będą interpretacje. Ale jak wynika z samego przepisu, brak odpowiedzi konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody na zawarcie umowy, a wszystko, co jest związane z niezamówionym świadczeniem, następuje tylko i wyłącznie na ryzyko przedsiębiorcy. Dlatego trzeba cały czas dobrze sprawdzać i mieć wyszkolonych pracowników, w szczególności z zakresu sprzedaży, żeby dbali o kolejność, sekwencję, procedurę. Jeden z artykułów bezpośrednio wynikający z tej ustawy o prawach konsumenta dotyczy przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Ja o tym tylko wspomnę, bo on może rodzić problemy interpretacyjne przy pierwszym zapoznaniu się. Jeżeli przedsiębiorca wskazuje numer telefoniczny właściwy do kontaktowania się z nim w sprawie zawartej umowy, opłata dla konsumenta za połączenie z tym numerem nie może być wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta konsument. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że jeżeli Państwo będą mieli swoją infolinię i w ramach tej infolinii, w ramach usługi, którą Państwo mają swojego pakietu taryfowego i kosztów opłaty za minutę połączenia, powiedzmy będzie to złotówka za minutę połączenie, a Państwo infolinię zrobiliby złoty 23 albo 2 złote, to tylko i wyłącznie można obciążać tego konkretnego klienta kwotą złotówki. Oczywiście za połączenie on musi zapłacić, bo ma podpisaną umowę, ale może żądać zwrotu. W Państwa wypadku, ja o tym tylko, na to tylko wskazuję, bo dotyczy gdzieś to tam branży, ale jeżeli Państwo mieliby za połączenie 3 złote, na przykład, albo tą złotówkę, a podmiot, do którego konsument dzwoni, z którym ma zawartą umowę, który wskazał to miejsce kontaktowe, ten numer kontaktowy, naliczałby 3-złotową kwotę opłaty, to nie do Państwa będzie się zwracał ten konsument o zwrot opłaty jako operatora telekomunikacyjnego, który świadczy tą usługę telekomunikacyjną, tylko do tego podmiotu, do którego dzwonił na infolinię. To on będzie musiał zwrócić tą ekstra opłatę. O umowach zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa i umowach zawartych na odległość ja tylko wspomnę.
taka umowa zawarta z konsumentem, umowa poza lokalem przedsiębiorstwa, to jednoczesna obecność dwóch osób w miejscu, w którym nie jest siedzibą państwa przedsiębiorstwa, albo w państwa przedsiębiorstwie, ale w wyniku oferty, która została zaakceptowana przez konsumenta, na przykład kiedy przedstawiciel handlowy był u niego w domu. Więc tu każdorazowo trzeba interpretować, czy jest to umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa, czy nie. Umowa zawarta na odległość to umowa, która po pierwsze odbywa się pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, nie ma jednoczesnej obecności stron i państwo jako przedsiębiorca zorganizowali kanał możliwości zawierania tego typu umowy. I tu odniosę się do umowy, która jest zawarta na odległość i wynika z prawa telekomunikacyjnego. Państwo znają ten przepis, on został wprowadzony w życie w 2013 roku. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawiera się w formie pisemnej lub elektronicznej za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej dostawcy usług. Oczywiście, jeżeli państwo tego typu formę przewidują. Jeżeli państwo przewidują wszystkie obowiązki związane z umową na odległość wynikające z tej ustawy, państwa obowiązują. Ale w prawie telekomunikacyjnym należy się przygotować na dalsze zmiany. Wydaje mi się, że te zmiany zostaną wprowadzone też dość szybko. Nasz ustawodawca, wprowadzając ustawę o prawach konsumenta, chyba zapomniał o ustawie prawa telekomunikacyjne, bo w artykule 56 ust. 6 jest możliwość umożliwienia abonentowi zawarcia, która umowa jest zawarta w formie pisemnej lub elektronicznej, zmianę za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zmianę tej umowy, czyli poprzez chociażby telefon. Ale w tym samym przepisie jest mowa o tym, że abonentowi przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej w terminie 10 dni od dnia otrzymania potwierdzenia. Takie potwierdzenie państwo muszą wysłać. Tu mówimy o 10 dniach, ten przepis nie ulega zmianie od 25 grudnia. Natomiast z dyrektywy wynika, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość to minimum 14 dni. Jak już powiedziałem, ze względu na charakter tej dyrektywy i pełnej harmonizacji, no kraj musi wprowadzić dokładnie taką samą zasadę, czyli ten termin powinien być 14-dniowy w tej ustawie. No ustawodawca prawdopodobnie się pomylił, no nie zauważył akurat tego konkretnego przepisu i myślę, że w niedługim czasie muszą się państwo spodziewać tego, że samo prawo telekomunikacyjne również w tym zakresie się zmieni. No będzie musiało być to po prostu dostosowane. Co do obowiązków informacyjnych, bo wcześniej mówiłem o obowiązkach informacyjnych w lokalu przedsiębiorstwa, jeżeli umowa jest zawarta, a kiedy umowa jest zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa. To również najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli przed zawarciem tej konkretnej umowy, informacje wynikające z przepisów ustawy powinny być zawarte, czyli również w procesie, powiedzmy, tego formularza internetowego, który jest wypełniany. Zanim on zacznie być wypełniany, taki konkretny klient powinien dostawać informacje wynikające z tych przepisów z przepisów tej ustawy. Tu zwracam uwagę, że tych informacji jest aż 21. Nie wszystkie muszą dotyczyć państwa bezpośrednio, natomiast większość z nich dotyczy. I po kolei są to między innymi informacje o adresie, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, sposobie i terminie zapłaty, i tak dalej, ale z istotnego punktu widzenia to informacja o tym, że przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy, różnego rodzaju wyłączenia, zastosowania tych konkretnych przepisów i możliwości odstąpienia od umowy. W państwa akurat wypadku możliwości wyłączenia ze względu na to, że klient będzie chciał wcześniej mieć rozpoczętą usługę, nie ma. Ale jest pozytywna zmiana dla państwa, dlatego że dotychczas klient miał możliwość odstąpienia po 10 dniach i nie mieli państwo możliwości w żaden sposób jego obciążania jakimikolwiek kosztami. Natomiast obecnie, jeżeli zostanie poinformowany w sposób prawidłowy w tym oświadczeniu, który poprzedza zawarcie umowy na odległość, o tym, że jeżeli skorzysta z tego prawa, to będzie musiał proporcjonalnie określoną opłatę państwu zwrócić, to on będzie musiał ją zwrócić. Ale musi zostać poinformowany i musi zostać poinformowany o kwocie albo o sposobie jej obliczenia. Jeżeli państwo go nie poinformują, nie ma żadnej możliwości składania tego typu roszczeń. Więc tak jak mówię, no, na to trzeba zwrócić uwagę. Plus państwa jest taki, że do samej tej ustawy został załączony, jest załącznik do tej ustawy. I w załączniku do tej ustawy informacje dotyczące możliwości odstąpienia od umowy przykładowe już są. Je trzeba dopracować do państwa indywidualnego sposobu zawierania umów, ale jak najbardziej można z niego skorzystać i jest gwarancja, że będzie to zrobione w sposób prawidłowy. Dodatkowo
do takiego oświadczenia już dzisiaj Państwo dołączali do umowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Teraz to jest też oblig, jest to załącznik numer 2 do tej ustawy i należy z niego po prostu normalnie korzystać. I chciałem przejść do najistotniejszego tematu, bo już mi się powoli czas skończył, do konsekwencji, kiedy Państwo nie wprowadzą tych zmian w określonym czasie i będą stosowali dotychczasowe wzorce albo jakieś nieprawdziwe informacje, będą Państwo przekazywali chociażby takie, że odstąpienie od umowy to okres nadal 10 dni, a nie 14. Konsekwencje jest bez liku i tak za chwileczkę przejdę po kolei po wszystkich ustawach. Nie wskazał ustawodawca jednej sankcji za niewykonanie umowy wynikającej z tej konkretnej ustawy i Państwo muszą ich poszukiwać w różnych ustawach. Zaniechanie obowiązków informacyjnych nie prowadzi do nieważności całej umowy, ale prowadzi do tego, że konsument będzie miał więcej uprawnień niż Państwo mogliby mu ograniczyć poprzez legalne informacje, które byłyby przekazywane. I przykładowo. Zgodnie z artykułem 23 ustawy przedsiębiorca, który nie spełnił obowiązków informacyjnych dotyczących opłat dodatkowych lub innych kosztów, o tym wcześniej rozmawiałem, nie może domagać się od konsumenta poniesienia tych opłat i kosztów. Już jest po Państwa stronie strata. W związku z tym biznesowo powinni Państwo teraz przemyśleć dokładnie, siadając ze swoimi handlowcami, a później jeszcze z prawnikiem, jakie dodatkowe opłaty mogą być generowane w stosunku do takiego konsumenta, nie wiem, stosują Państwo właśnie 3,5 zł za wysyłanie faktur listem poleconym do klienta, bo klient nie chce korzystać z e-faktury. Musi być to wpisane w to oświadczenie, klient musi wyrazić zgodę na obciążanie tego typu kwotą, bo jeżeli nie, to Państwo będą musieli wysyłać tą fakturę listem poleconym, ale koszt jest Państwa. Ciężka praca w tej chwili, niedużo czasu, 25 grudnia, już za chwilę. Najistotniejsza informacja z Państwa perspektywy, jaka powinna być brana pod uwagę, to właśnie możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia zawarcia i przekazywanie tej informacji. Brak przekazania w sposób prawidłowy tej informacji wydłuża czas odstąpienia od umowy do 12 miesięcy, chyba że w międzyczasie poinformują Państwa takiego klienta o tym prawie odstąpienia 14-dniowym. Jaki jest skutek odstąpienia od umowy? W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, umowę uważa się za niezawartą. W związku z tym nie można od takiego klienta żądać zwrotu jakichś pieniędzy, nie wiem, tego, że korzystał za usługę, a z drugiej strony Państwa świadczenie, czyli to, co Państwo otrzymali do 11 miesięcy, abonament, opłata instalacyjna i cała reszta, będzie musiała zostać zwrócona konsumentowi. Czyli przez 11 miesięcy za darmo świadczyli Państwo tego typu usługę. Czy ja mogę poprosić, ja skończę, wszystkie konsekwencje przelecę, trochę Państwa postraszę i później będą pytania, ja się naprawdę streszczam. Tylko ja mam normalnie przygotowane szkolenie tego typu na kilka godzin. 30 minut bardzo ciężko opowiedzieć o nowelizacji ustawy zasadniczej tego kodeksu cywilnego, więc na to od razu zwracam uwagę. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Wynika to wprost z przepisu, to co przed chwilą Państwu powiedziałem. 11 miesięcy, trzeba zwrócić kasę. Dodatkowe konsekwencje. Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione z nim indywidualnie, czyli wskazane we wzorcu, nie wiążą go, czyli po prostu nie ma relacji w oparciu o ten konkretny zapis, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy, czyli również wówczas, kiedy są niezgodne z przepisami prawa. Co to powoduje? Że tego typu klauzule, które będą zrobione nieprawidłowo albo ich w ogóle nie będzie, to te, które będą zrobione nieprawidłowo, mogą być uznane za niedozwolone klauzule umowne. Jeżeli mówimy o niedozwolonych klauzulach umownych, to istnieje ryzyko pozwania państwa zastosowanie tego typu klauzul do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nie wiem, czy Państwo mieli już styczność, ale są stowarzyszenia chroniące konsumentów. Część oczywiście działających jak najbardziej utylitarnie, chroniących samych konsumentów, ale część zakładana jest przez moich kolegów z branży tylko i wyłącznie po to, żeby zarabiać na kosztach zastępstwa procesowego przy tego typu pozwach. Co do etyki w tym zakresie nie chcę się wypowiadać. No. Ale są tego typu stowarzyszenia. W przyszłym roku będzie kolejna zmiana ustawy, która tym stowarzyszeniom, jeżeli nie będą miały certyfikatu, odbierze uprawnienia do kierowania spraw do sądu, żeby właśnie nie było takiej patologii. Ale co to powoduje? Wejdzie taka ustawa, jeżeli zostanie podpisana pewnie w połowie przyszłego roku, a może nawet pod koniec.
Natomiast w międzyczasie te firmy będą chciały zarabiać. 60 zł to są koszty zastępstwa procesowego od każdej jednej klauzuli. Jeżeli Państwa regulamin będzie zawierał po tej nowelizacji nieprawidłowe zapisy, na przykład 20, to jest 20 pozwów i co najmniej 20 razy 60 zł. Kiedyś było 360 zł kosztów zastępstwa procesowego w takich sprawach. Pan Gowin, minister Gowin, z jego inicjatywy to zostało obniżone i przez chwilę te stowarzyszenia się uspokoiły. Ale one się uspokoiły tylko i wyłącznie dlatego, że to może było mniej opłacalne. Jeżeli na całym rynku będzie mnóstwo w chwili obecnej klauzul niedozwolonych, to im się to będzie opłacać. I będą robiły tego typu postępowania. Dodatkowo, używanie klauzul, które wprowadzają w błąd albo są tymi klauzulami niedozwolonymi i są wpisane do rejestru, to jest niedozwolona praktyka. To prowadzi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowanie stwierdzające, że taka praktyka jest to praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów. Sankcja, jeżeli tego typu postępowanie by Państwa dotyczyło, jest dość duża, dlatego że może być kara do 10% przychodów z ubiegłego roku. Zwracam uwagę, że mówimy o przychodach, nie o zyskach, a ta kwota może być niemała. Oczywiście 10% kara jest przy bardzo dużych naruszeniach. To jest, są nawet, jest specjalny taki wzorzec, który UOKiK publikuje, w jaki sposób obliczany jest ten procent. Natomiast no, nie da się go policzyć, a od przychodów nawet 1% albo 2% mogą być bardzo dużą dolegliwością. Dodatkowo w takiej decyzji może być obowiązek na przykład opublikowania informacji w jakimś czasopiśmie, że się stosowało tego typu praktykę jako jakaś tam dodatkowa kara. Tak bardziej od strony rynkowej, co może się wydarzyć, jeżeli będą stosowali Państwo tego typu zapisy, które trzeba będzie zmienić później w wyniku kontroli inspekcji handlowej, w wyniku kontroli prezesa UOKiK-u, UKE, etc., etc. No, trzeba będzie prowadzić zmiany. Jeżeli te zmiany będą dotyczyły tylko i wyłącznie regulaminu, nie ma sprawy, wystarczy opublikować na stronie internetowej tego typu informacje. Kosztów dodatkowych za dużo nie ma. Oprócz tego, że klient ma prawo zrezygnowania z tego typu umowy, jeżeli nie stosują Państwo warunków promocyjnych i nie ma ulgi, która będzie zwracana takiemu, nie będzie zwracana ulga, no to w tym momencie po prostu klient może z umowy z Państwem zrezygnować. Spotykam się z tym, obsługując operatorów, że tego typu zdarzenia mogą spowodować, że konkurencja dość mocno się uaktywnia ze swoimi ofertami. W jakiś dziwny sposób dowiaduje się, że tego typu postępowanie się toczy, wie o tym, że za chwileczkę trzeba będzie dokonać zmian tych wzorców i trzeba będzie dać uprawnienie klientowi do wypowiedzenia tej umowy. No i w takiej sytuacji za chwileczkę pojawia się jakaś dziwna promocja, że pół roku za darmo internetu. No, klient co wybierze? No, w to już nie wnikam, ale to jest dodatkowa sankcja, która może się Państwu pojawić przy tego typu działalności i to też wskazuje, dlaczego sugerowałbym stosowanie warunków promocyjnych, ponieważ te warunki promocyjne i ulga, która jest przyznawana abonentowi, pozwala go związać troszeczkę z Państwem i tego typu mechanizm nie zawsze będzie skuteczny, ale czasem bywa. Dalsze kary, już tak bardzo szybko. Zgodnie z ochroną interesu konsumentów jest możliwość nałożenia grzywny na państwa. Jest to wykroczenie, które jest wprowadzane ustawą o prawach konsumenta. Regulacja ta dotyczy sytuacji, w której przedsiębiorca nie wypełnia obowiązku udzielenia informacji lub dostarczenia dokumentu wymaganego komentowaną ustawą, etc. do 5000 zł. Sprawa telekomunikacyjnego, artykuł 209, kara pieniężna do 3% przychodów zastosowana przez prezesa UKE. Albo kara dla osób, które są osobami zarządzającymi tego typu działalnością gospodarczą, do 300% jego miesięcznego wynagrodzenia. Tak w skrócie. Wszyscy jesteśmy konsumentami. Te zmiany, które są wprowadzone, one bardzo Państwu... Będzie duży problem, który jest problemem jeszcze w takim niefortunnym czasie. Muszą Państwo to wszystko dość szybko zrobić. Kampanii społecznych, informacyjnych zbyt wielu nie ma. Natomiast pamiętajmy, że każdy z nas, jak tutaj siedzi na tej sali, również jest konsumentem i te przepisy mają również zastosowanie do naszego prywatnego życia. My będziemy mogli z nich korzystać. Znajmy je i korzystajmy ze swoich uprawnień, bo inaczej nie jesteśmy tym świadomym konsumentem. Jesteśmy konsumentem, którego inny przedsiębiorca może w jakiś sposób oszukać albo wprowadzić w błąd.
Bardzo Państwu dziękuję za to, że mogłem w takim dość szybkim tempie przekazać te informacje. Te informacje proszę ze swoimi prawnikami konsultować i podejść do tego naprawdę w taki sposób, no za półtora miesiąca może być duży problem. W związku z tym proszę już teraz działać w tym zakresie.